To zaprzecza prawom fizyki. Zatkało go. Osiągnął szczyt możliwości w wieku 12 lat. Wcale nie jest nerdem. Zrób obcego. Czy hip-hop jest na niego gotowy? Żongluje trzema kostkami Rubika do góry i w prawo. Niesamowite. Jednocześnie je układa. Startuje na olimpiadzie prawiczków. Właśnie zdobył złoto. Zaraz zrobi się gorąco. Obróć mnie do góry nogami i zaczynamy. Trzyma penisa przy twarzy kolegi. Gdzie jest Nick Cannon? Ześlizgnę się ze schodów. Ma buty z kulkami? Tak. Prawdziwy nerd. Zjeżdżając, myśli o jakimś równaniu. Równanie rozwiązane. Tak wyglądają osiągnięcia nerdów. Gdzie powstały najważniejsze firmy technologiczne? W Dolinie Krzemowej? Nie. Gdzieś na północy. Załóżmy, że chodzi o Dolinę Krzemową. Wyglądacie na zagubionych. Najpierw mnie ośmieszasz, a potem przyznajesz mi rację. To było dziwne. Improwizuję. Gdzie powstawały firmy z Doliny Krzemowej? W akademiku. Blisko. W szafie. Gorąco. Naprawdę nie wiem. Gdzie? W garażu. Dziękuję. Apple, Amazon zaczynały w garażach. Następną kategorię poświęciliśmy ludziom, którzy marnują potencjał drzemiący w garażach. Niczego tam nie stworzą. Idą na casting do Disneya na lodzie? Damien nie lubi stać w rogu. Oto jak uciec przed policją. Genialne. Chodzi z tym na każdą akcję? Jestem klimatyzatorem. Dobry pomysł. Obsikałeś się? I zalałem. Wylądował pod zamykającymi się drzwiami. Powinien kupić los na loterii. Podbijemy internet. Po co to robią? W imię nauki. Rozwija swój intelekt. Lepiej włóżcie koszulki. Przestańcie. Dba o zdrowie, więc wybrał kolę bez cukru. Nie chcę mieć tłustego tyłka.